Witam Was w środę, 13 grudnia, zima, atak zimy. Dzisiaj nad ranem było minus 15 stopni, teraz jest chyba minus 8, ale jest nadal zimno. Widzicie ten park na 30-lecia, obok szkoły numer 8. Taki zaśnieżony. Ławki zaśnieżone, wszystko, zobaczcie ławki. To za Państwa pokazuję na kanale Helm TV Lokalna. Tak samo na TikToku, Helm TV Lokalna. Jeszcze ta górka jest nawet w parku, co dzieci zjeżdżają. Nadal jest. Ludzie wydeptali tutaj w parku i dlatego da się jeździć. No, idziemy powolutku przez ten park. Słyszycie, jak chrupie śnieg. To dla Was to właśnie nagrywam. To będzie pamiątka dla Was na YouTubie. Polecam do obejrzenia i dajcie subskrypcję i tak samo na TikToku. Zobaczcie, jakie drzewo zielone i chujni. A to jest pojemnik dla psów na odchody. Ja Wam to pokazuję i tu szkoła. Numer 8. W śniegu. Dobra, idziemy kochani dalej. Bo czas ucieka. Jest już po godzinie 13:50. Jest 13:52. Ja to dla Was nagrywam. Widzicie, jak ławki zaśnieżone. Dużo śniegu padało z soboty na niedzielę i na poniedziałek. Przestało, u nas właśnie nie pada teraz i u nas dzisiaj cały dzień prawie słońce świeciło. Niebo bezchmurne było w Chełmie, w województwie lubelskim, powiat chełmski. 22 wszystko. Pozdrawiam też moich znajomych, którzy oglądają mój kanał na Chełmie. Polecam. Bo się ciekawie robi. Idziemy dalej. Za chwilę będziemy przechodzić po parafii Chrystusa Odpuściciela w Chełmie. Księdza Mrozki. Już widzę troszeczkę kościół. I drzewa zaśnieżone w parku. Po kościoła. To dla Państwa nagrywam. Pozdrawiam. I piszcie, czy w Waszych miastach jest tyle śniegu jak w Chełmie. Piszcie w komentarze pod filmem. Parafia Chrystusa Odpuściciela w Chełmie. Zimą. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.